Witajcie. Mam dla Was kolejny hit inwestycyjny. Generalnie chodzi o usterki. Jak już zapewne wiecie, znaczki z usterkami są o wiele wyżej wyceniane niż znaczki bez usterek. Czy kojarzycie te znaczki? Są to znaczki z lat 90., dokładnie 89. rok. Produkcja. Chciałbym zwrócić uwagę Waszą na wszystkie te trzy znaczki. Każdy z tych znaczków w tej chwili jest wart około 10 groszy, ponieważ są stemplowane. Niestemplowane są warte w okolicach 20, może 30 groszy. Ale jeśli któryś z tych znaczków będzie miał usterkę, o której powiem, to taki znaczek może być wart nawet 30 zł. Zobaczcie, znaczek wart 10 groszy może być warty 30 zł. Ale to mówię o znaczku niestemplowanym. Znaczek stemplowany z usterką to będzie w okolicach 6 zł. No ale może macie takie znaczki. Pierwsza usterka, pierwszy znaczek. Te znaczki nie mają tych usterek, bo bardzo ciężko jest dostać takie znaczki, znaleźć je, ale opowiem Wam, o jaką usterkę chodzi. Generalnie, jeśli chodzi o ten znaczek z jałowcem, to owoc jałowca musi mieć takie trójkątne wcięcie z boku. To jest pierwsza usterka, jaka została skatalogowana. A druga usterka to, jak mamy tutaj igły jałowca, to jedna z tych igieł też ma takie trójkątne wcięcie. Jeśli te wcięcia są, to znaczek może być wart nawet 30 zł. Jak widzicie, z usterką. Oczywiście, powtarzam, znaczek niestemplowany. Następny znaczek. Jeśli ten znaczek będzie miał wadę, która polega na tym, że ten kwiat, który tu jest zwinięty, z tej strony, z prawej strony, będzie miał takie wcięcie, czyli niedodrukowana część, takie trójkątne wcięcie, to ten znaczek może być wart nawet 30 zł niestemplowany. Stemplowany około 6. No i trzeci znaczek, ten zielony, usterka polegająca na tym, że tutaj, jak jest ten rozwinięty kwiat, to mniej więcej u góry jest taka dodatkowa kropka, takie coś rozmazane, dodatkowe coś dodrukowane. To wtedy ten znaczek również może być wart w okolicach 30 zł, niestemplowany, a stemplowany około 6. No jak widzicie, znaczki warte 10 groszy mogą być warte nawet 30 zł, jeśli mają malutką, drobniutką usterkę. Ponieważ tych znaczków z usterkami jest bardzo mało, może być nawet kilkanaście sztuk na całą Polskę, to dlatego tak są wyceniane. Ale może w Waszym klaserze jest taki znaczek. Poszukajcie, może się uda. Piszcie w komentarzach, czy udało Wam się znaleźć znaczek z taką usterką. Jeśli tak, to dobrze go sfotografujcie i wystawiajcie na aukcji. W cenie, tak jak Wam powiedziałem, niestemplowany w około 30 zł, a stemplowany około 6. Czyli polecam postawić nieco poniżej tej ceny, ponieważ no, w cenie katalogowej, no mam nadzieję, że myślę, że ktoś by się znalazł, ale szybciej, jeśli chcecie szybko sprzedać, to można wystawić troszkę 10-15% taniej niż cena katalogowa. No, a jak się uda, to super, to gratuluję. Dobrze, dziękuję za uwagę, to było na dzisiaj wszystko. Szukajcie usterek na znaczkach. Do zobaczenia, cześć.